Sebastian. Sebastian, patrz, byłam u fryzjera, wreszcie mi spermę ściągnęli i gumę, nie? A ty co, kurwa, a czemu na blond się nie jedniesz, ta, Monika? Na świński blond. Ja jestem kodynetyczna, może przyjdzie do mnie tam gdzieś. Bo, ej, słuchajcie, bo w Biedronce jest mielonka za złoty 20. I przeterminowany pasztet. Z Podlaski. Magda! Z Podlaski, nie? No z Podlaski, pasztet z Podlaski. Terek z Podlaski. Pasztet z Podlaski. Magda, a ty co z ciebie kurwa? Czemuś nie odzywasz? Obrażona jesteś? Nie, no co ty, no przecież ja teraz miałam stać, dlatego się nie odzywałam. Stać? No ale tak, kiedyś miała ja tak się odzywałaś, kurwa. Ilona, Monika jest ekskluzywną prostytutką w Polsce. Ilona. Tylko jedno, że Magda... Byłam w miastu, wiecie, że byłaś w tym momencie, kiedy ja byłam w miastu. Daria mi mówiła. Ja nawet nie wiedziałam, że ty byłaś w Polsce. Widzisz, jaka kuzynka z ciebie, Magda, weź. Koniec sierpnia, początek września. No to akurat ja wyjeżdżałam, a ty przyjechałaś. Ilona, wiesz, że Monika... Słuchaj, wiesz, że Monika jest ekskluzyw dziwko? Sebastian, tak? A co robisz w rodzinie? Przydaję perfumy. O, tak. O właśnie, gadaliśmy o perfumach. Perfumy Chanel na Berfari. Ten butelki, kurwa, bo perfumów mamy pełno. Ale słuchaj, ja nie zbieram butelek, tylko ja je sprzedaję. Ale kurwa, ale gdzie? I zaciśnią w Międzyzdrojach. To nie ma tak, wiesz, ale to nie ma, słuchaj, to nie ma tak, jak wiesz, jak było za PRL-u, że jak kupowałaś piwo, musiałaś oddać butelkę, kurwa, żeby nowe dostać, nie? To nie tak, nie. Sebastian sprzedaje. Nie wiemy, bo chodzi nam o Sebastian sprzedaje butelki, a ja wychodzę. A gdzie sprzedaje jeszcze perfumy? W sklepie. Gdzie? Na Oxford Street. A, jak się nazywa? Na Oxford Street. Dobra, ja wiem, gdzie jest Oxford Street. Jak ten sklep nazywa? Wiesz, o co chodzi, nie? No, jak się nazywa ta... Wiem, gdzie jest Oxford Street, ale jak się nazywa ten sklep? Pod Simeo. Jak? Pod Simeo. No to ja wiem. No, mój kolega tam, Hiszpan sprzedawał kiedyś taki... W Podsimiel? Nie, może on sprzedaje dalej, ale on tam... Z nim się raz umówiłam na randkę, nic nie wyszło tego, nie wiem. A, jakiś taki dziwny był. Oczywiście, że ja byłam... Może, możliwe, wiesz? Muszę pilnować tego. Co przebić? Za 5,60. No. Ale Monika, jeszcze... że masz piękny tam... makijaż. Kto? Monika ma ładny makijaż. Nasza Secret Monique ma a beautiful makeup artist. On the fucking face. Tak, Dalek. Magda? Jesteśmy kuzynkami, nie? No to ty. Ilona, Monika. Nie słyszałaś, że to jest Anety Kozyn, czy nie słyszałaś? Nie słyszałam. Za Anetę. Ona nie wie. Zobaczył wibrator. Spokojnie. Monia, wyszła na jaw. Ilona, Monika jest tą aniołkiem z Victoria's Secret. Kurwa, proponują mi tu wibratory. Spierdalać, kurwa, wolę żywe. Trzymam za pasie. Nie, dziękuję. Ja to wolę prawdziwego. No, na prawdziwym chuju się dobrze jeździ. Kurwa, nie lubię, kurwa, świetności jeździć. Seba, daddy, love you. Spierdalaj, kurwa, nie gadaj mi taki spod. Lepiej tego, daj mi w ogóle, ja mam dużo na głowie. O, oh, nie. Yeah.
Ja mam kurwa, ja będę asystentką dentystyczną. A ja nie będę, Pracować będę w Amazonie, znaczy dalej pracuję. Ja mam dużo na głowie, jeszcze do szkoły będę chodzić, no czujesz? Kiedy ja kurwa opocznę? Powiedz. Jak będzie, wiesz... Jak mam usłyszeć na imię Magda? Ilona, zwierz. Ilona, ty będziesz w Amazonie? Nie, to u nas pękniętego kondoma. Świetne, kurwa. Magda, wymyśl, kurwa, to. Bo ona powiedziała, Ilona z pękniętego kondoma, to wymyśl. Magda? Nieważne, Magda? Magda, w której się wlałem do gardła. Wylana Monika. No brzydko Magda powiedziała na mnie tak brzydko. Ale Magda się nie obrazi, bo ona jest moja rodzina i nic się kurwa żartuje. Magda, wiesz co, mogę ci coś powiedzieć teraz w tym momencie? Szpital psychiatryczny. Pamiętasz? Jesteśmy w szpitalu psychiatrycznym. Tak. Kurwa, jestem w szpitalu psychiatrycznym. Pamiętasz to? W Holandii, kurwa? Też był szpital psychiatryczny. Normalnie był psychiatryku. Byśmy wziął się szpital, zajarały. Pamiętasz Jurka? Jurek. Monika, pokaż dzięki. Paliłyśmy z Magdą, byliśmy w domku w Holandii i a Magda widziała widziała kurwa za oknem ktoś się ruszał. Monika, jak ty mnie obserwujesz? Ja mam pizdę. Słyszeli to? Nie mam pizdy, ja mam... zrobić zdjęcie. To nie jest pizda, to jest kurwa... Kupa się naczoło. Operacja! Operacja na mózg miałam. Julka, kurwa! Julka! Nie, ona miała wypadek samochodowy, wiecie? I miała trepanację czaszki. Ale nie myślcie sobie, że jestem, bo ja jestem teraz pijana. Słuchaj, ja teraz jestem pijana, dlatego tak się zachowuję. Ale normalnie, tak jestem. A normalnie to nie jestem taka... Monia, jakie masz zajebiste usta, aż cię zazdroszczę tego make-upa. Kto? Monika. Monika. Monia, ile se dawałaś w usta? Monika, ile dawałaś se w usta? Ile? Ile? Ile milimetrów? Minus 500. A no, bo już dostałeś 50 plus. 50 plus. Julka! Ilona dostała 50 plus. Ja dostałam 1 tylko. Ale Magda, widać czy nie widać? Monia, jakie ty masz szarone... Monika, jakie ty masz cygańskie oczy. Nie mam dłużej. Mam normalne. To więcej musisz lodów robić, to... Ja nie robię lodów, bo nie mam komu. Na razie. A tam nie ma jakichś ciapaków, żeby zrobić loda na ulicy? Na ulicy? Ciapaków? Ale słuchaj. Ja tak nisko kurwa nie spadłam. Ale słuchaj, teraz jest... Tylko Anglików albo z Ameryki, albo coś takiego. Ale słuchaj, teraz jest taki sezon, żeby z grzyby zbierać, nie? No. Zbierałaś... Ilona, zbierałaś grzyby? Kiedyś ja była mała. A teraz? Nie. No jest sezon na grzyby. Co? Jest sezon na grzyby. Jest sezon na grzyby. Jest sezon na grzyby.
Lubisz grzyby? No, lubisz loda robić? Oczywiście. Wiem. Wolę być gwałcona aż do trumny, wiesz? No, Magda, Monika, cicho. Ale nie jest tam. Ola, ty co? Zaraz przyjdę. Ola, ty jesteś taka, nie? Ty jeszcze lubisz seks, ale nie jesteś, że idziesz na, będziesz się, wiesz, tam na rogu robić tego, nie? Nie jesteś taka, nie? Ja nie jestem taka, ja jestem z klasą. Aleksandra jest dziewica jeszcze. Ale tutaj też mamy dziewicę. A może ja kolegę wyrucham? No to wyruchaj. On ma Instagrama? Nie, on nie chce. To mówi, że on chce. On nie chce. On chce się chwajtać. Oj, a właśnie, ja się wybieram na ślub. On mówi to bez niego. Na weselny klimat. A ja nie jedę do Turcji na wesele. A co Ola? Nie wiem. Co? Znaczy ja mam znajomy, zaprosił mnie na, znaczy jeszcze nie zaprosił, ale mówię do niego tak. Skoro idziesz na wesele do Turcji, to weź się zapytaj, może ja przyjdę z tobą, nie? To jest mój nauczyciel z liceum niemieckiego, nie? No. Mamy dobry kontakt. Ja do niego weź się zapytaj dla mnie, to może pójdę też, nie? No. No, dlatego może pójdę? Może. W Turcji tam są fajne. Na wesele, kurwa. Będę piła kawę, kurwa, i ten. I ten, siekierę, tą, czaj piła. Czaju. No. Obczajać, kurwa. Jak ja się tej czaju napiję, to się tak będę obczajać wszystkich tam. No, daj mu. Zabierzę królewskie wesele 3-2-3 dni. Słucham? Królewskie wesele 3-2-3 dni. Nie słyszę ciebie. Królewskie wesele. Królewskie wesele. A co z tym? Trzy dni chyba wesele. Pierwszy dzień. Byłeś? No, byłeś? Byłam. I tak. Monika kulturę turecką studiowała. Mam filologię. A wleją alkohol tam czy nie? Filologię turki. Będę zmiała bez podobnego do alkoholu. Sperbet tak zwane. A ja byłam na kurewskiej ślubie. Monika, weź jeszcze raz powiedz, że co będę miała do picia. Serbet. To jest coś takiego, to dość mocnego, ale dobre to jest. A czemu Magda spierdoliła znowu? A nie wiem nawet. No. Ale jak będzie w Turcji, to jedzie. Weź się kurwa do mnie. Weź zadzwoń do niej. A Monika, a japoński no, też znasz, nie? Proszę. Policz Ilonie po japońsku. Co nie znasz? Słucham. Skąd się znacie tutaj? Przez Instagrama. My się znamy z jednego szpitala. Sebastian, a co ty robisz? Muzykę kurwa, DJ-em jesteś? Nie no, wyglądasz, jakbyś tam miksa robił jakiegoś. Sebastian. No cicho, dajcie powiedzieć. Sebastian, co robisz? Ilona, Sebastian mnie zna pod latarnią. A powiedz mi, tak, co chciałam mówić. Ile ty masz lat, Sebastian? Ja? No? 58. Masz dziewczynę? Na tyle. Tak, ale... No jest ale prawda. Cicho. Ale co? Taka jest trudna sytuacja, napięta. Aha, dobra. Wszyscy mają trudne sytuacje. No, ja w ogóle mam no, całkiem. No, moja dziewczyna jest taka trochę podpowiedź. I ona nie ma zabiórka. Cicho. Jest okej, czy ona ma też głową, czy co? No, ma też głową, wiesz, jak to czasami tak jest, nie? Raz tak, nie i... A, ale długo jesteście, tak? No, 3 lata. Aha, a z Polski dziewczyna?
ona jest z Polski, nie Brazylijka. Fajna dziewczyna. Brazylia kody, ładne ciała, no ale dziewczyna wiesz, ładna, a głupia. No, no ładna to pewnie. Dobra, ale Sebastian ją chyba kocha, nie? Ilona, a mój chłopak umarł w weekend. Ilona. Czasami ją kocha. Ilona! W piątek pochowała mojego Karolaka przecież. Co? W piątek ja pochowałam mojego Karolaka. Co to jest? Mojego chłopaka pochowałam. Kto umarł? Mój chłopak. Nie były. Poważnie? No ale tego makijażu nie noszę. Bo jak właśnie to się rozmawia. Nie jest śmieszne. Kurwa, nie śmiejcie się. No serio, widzisz, wszyscy się znów śmieją, że mój chłopak umarł. Wiesz, jak mi jest przykro? Naprawdę? No. Ale Ola, ty ja robisz? Czy no na serio, widzisz, żebym ja się śmiał. Ale to oni się śmieją, zamiast ich współczuć. No bo oni są, wiesz. Bo on był przyjebany, ja bym nie lubiła. No zobacz, jak się śmieje, kurwa, ale jest idiotka, kurwa. Aż mi przykro, ja się za chwilę rozłączę, wiesz? Bo mi jest przykro. Nie, weźcie kurwa trochę tego serca mieć. Ale Olga się śmieje dalej. Widzę, że ona się kurwa śmieje. Nie. Ale gada, nikogo już nie wkręcisz z tego Karolaka, kurwa. Tak ja ci go zajebałam, kurwa. Monika, oddawaj mi Karolaka, bo cię strzelę kurwa w dupę. Monika, dawaj Karolaka, już. Ale Monika, fajna jesteś, wiesz? Też. Ale weź tego, kurwa, ja pierdolę, jeszcze ci dokładnę. Dawaj, czekam na dzięki, dawaj. A ja też. Nie, mam jeszcze Pawlaka tutaj. Pawlaka? Tak, Laura, widzimy Pawlaka, jechała teraz. A Monika, kurwa, Monika, na bo to jest prawda. I tak nie pała Karolaka. Bo Monika, to jest prawda. On był u ciebie raz, a do mnie przyszedł. I zabrałaś mi go. Mental hospital, nie? Wejdę za chwilę na Instagrama i powiem, że Monika mi zabrała Karolaka. Ale ci Sebastian, kurwa, takie czasy, no. No takie czasy, no. Takie czasy, Monika przeżyła Karolaków od Oli, jak Iza, a Kisio przeżyła widzę Kisio projekt. Słuchaj, my teraz jesteśmy naturalni, wiesz, ja robimy, fajnie, śmiesznie jest. Podoba mi się to, kurwa. No. Kurwa, ja jestem rozumny, nikt nikogo nie osądza. Fajnie, no, kurwa, tutaj widzicie, nie? O to chodzi, do przodu, nie? A nie, kurwa, nic nie udaje, prawda? Ilona, jak sprawdzała, że ja jestem pierdolkowa królowa, ponieważ ostatnio, kurwa, stwierdziła Aleksandra, czy jestem przeterminowana jak pasztet podlaski, kurwa, nie jest podlaski, to z podlachy. Dobry. Jak ale jak wchodzisz do sklepu, to mówisz od razu, dawaj to przeterminowaną kiełbachę z lady. No. Ilona, to mam do ciebie poważne pytanie. Bardzo poważne. No, proszę. No, słucham ciebie. Wszyscy zabierają się puch. Znowu, kurwa, ten. Nie, wybrał kurwa, poważny. Monika! Ona chciała mi zrobić pytanie. Ona się wydaje, że jej się włączy, ona się chciała zrobić dobrze. Sebastian, kochanie, i co? Ja nie idę na tą randkę w piątek, nie. No raczej nie. A czemu? A bo tak. A powiedzieć wam coś? Dzisiaj mnie kurwa wystawił jeden Amerykan.